skutki błędnej informacji. Słucham, czy mogę służyć? Poproszę dwie pary granatowych skarpet. A w ogóle to przyszedłem, żeby pani coś powiedzieć. Słucham. Chyba coś nie bardzo miłego. Nie wygląda pan, żeby pan miał ochotę prawić mi komplementy. No rzeczywiście. Straciłem przez panią bardzo ładny szalik. Na szczęście niedrogi. U mnie pan kupował? Tak, w ubiegłym miesiącu. Taki w pomarańczową kratkę. Bardzo miękki i bardzo ładny. Za 42 zł. No i co się stało? Tak go przecież pan chwali. A pamiętam, to były szaliki z anilany. Nie mam ich już w tej chwili. Bardzo się podobały i szybko je sprzedałam. No, jeśli wszystkich pani tak poinformowała jak mnie, to za parę miesięcy będzie pani miała sporo takich klientów jak ja dzisiaj. Ja jestem pierwszy, bo to cudo wpadło mi w błoto i trzeba je było od razu uprać. No i po szaliku. Jak to? Nie rozumiem. Po prostu skurczył się, zesztywniał i do wyrzucenia. Żona chciała go tu zaraz przynieść, no ale postanowiłem, że sam to pani powiem, bo to w końcu mnie osobiście pani informowała, że anilany świetnie pierze się w wodzie. No i to jest prawda. Albo źle został wyprany, a może woda była za gorąca. Albo pani nie przeczytała dokładnie, co było na metce. No, właśnie, oto ona. Znalazłem ją potem w kieszeni płaszcza, bo szalik założyłem od razu na szyję. Widzi pani? Tkanina sztucznie zmiękczona, prać chemicznie. Bardzo pana przepraszam, to rzeczywiście tak mogło być. Szaliki szły jak woda. Mało kto pytał o szczegóły, bo cena i wygląd były bardzo atrakcyjne. Nie miałam nawet kiedy wczytać się w te informacje. Na dowodzie dostawy napisano szaliki z anilany. No to tak wszystkim mówiłam. Okazuje się, że to nie sama anilana. Oj, co ja najlepszego zrobiłam. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że nie wszyscy klienci takie gapy i może przeczytają te informacje na metce. A to wcale mnie nie usprawiedliwia. Ludzie stracą do mnie zaufanie. Kilka lat tu pracuję i nie miałam takiej historii. No człowiek stale się uczy. Czuję, że od dziś będzie pani wszystkie informacje parę razy czytała, żeby czegoś nie uronić. A żeby pan wiedział, że to nauczka na całe życie. Bardzo mi przykro, naprawdę. Za ten szalik zwracam panu pieniądze i jeszcze raz przepraszam. Uwaga wykładowcy. Przy przerabianiu tego ćwiczenia trzeba podkreślić następujące sprawy. Wyjaśnienie okoliczności, w których klienci zostali wprowadzeni w błąd, nie usprawiedliwia oczywiście sprzedawczyni. Takie sytuacje nigdy nie powinny się zdarzać. Na uwagę zasługuje natomiast bardzo prawidłowa reakcja sprzedawczyni, wskazująca na to, że zna ona swoje obowiązki i że bardzo jej zależy na zaufaniu klientów.